Piotr Herman, szpiegór.pl. Cześć! Poranna krzątanina w domu. Za oknem pogoda wydaje się być całkiem, całkiem, czyli będzie dziś piękny i słoneczny dzień. Niestety, nadal nie wychodzimy na spacer. Nadal trzyma mnie kontuzja. Czekamy, aż przejdzie. No jest coraz lepiej, chodzę coraz więcej, natomiast, no, palu udaje się we znaki. Dziś mamy 24 czerwca i 24. Czerwoną infografikę prowadzącą wprost do kursu CCSIF, czyli do kursu podstaw wywiadu bezpieczeństwa biznesu CSI Corporate Security Intelligence. Jego tematyka, to znaczy tej infografiki, <tum> tematyka infografiki, dotyczy dziś mapowania jako metody analitycznej. Idea mapowania znana jest od dawna. W końcu człowiek tworzył mapy tylko po to, żeby wędrować przez nieznane terytoria. Wędrował, tworzył mapy, przesyłał je dalej, tworzył mapy, co może być, wędrował, zdobywał i tak właśnie ogarnęliśmy cały świat. No i ja również wobec Ciebie stosuję pewną formę mapowania, albowiem stosuję wizualizację. Infografiki są wizualizacją, są bardzo popularne, dziś szczególnie, nie tylko w biznesie, i infografiki, cała cywilizacja obrazkowa, która na nowo się rodzi, no dużo, dużo zmieniają w naszym postrzeganiu rzeczywistości. Zacznę jednak od Disneyowskiej Wajany. Ja już chyba wielokrotnie powtarzałem o Maui. A kim jest Maui? On występuje w tej Wajanie, jest tam drugim głównym bohaterem. I zauważyłeś zapewne, że używam jego powiedzenia. Które we mnie uderzyło, jak je usłyszałem, bo ono jest, no to jest cała prawda o analityce, tam jest zawarte sedno, mianowicie się wie, gdzie się, by, się wie, gdzie się jest, bo się wie, gdzie się było. To jest bardzo, ale to bardzo trafne spostrzeżenie w stosunku do całej analityki. Maui jest taką postacią, która jest bardzo znana w całej mitologii polinezyjskiej. Że kiedy mówię mitologia, ja mam na myśli religię, która przez całe wieki, przez całe tysiąclecia panowała właśnie na wyspach w Polinezji. Maui posiada bardzo interesujące cechy, dlatego że posiada zarówno cechy boga stwórcy, bo wydobył okoliczne wyspy polinezyjskie z dna morza, podniósł sklepienie niebios i wszystko za pomocą tego haka, tego haka, który też występuje w bajce poza tym jest archetypem postacią takiego Herosa kulturowego, tak? Czyli jak Prometeusz zdobył dla ludzi ogień, a jednocześnie trikstera. Trikstera fajna nazwa. Kiedyś opowiem ci o tym yy, jakie postacie występują w storytellingu, w opowieści. Dlatego, że Trikster jest bardzo ważnym typem postaci. I takim jest właśnie też Maui, dlatego że z upodobaniem stosuje wszelkie podstępy, zmienia swoją formę, zmienia się, staje się to robalem, to jaszczurką, to ptakiem. To jest właśnie typowy trickster w podróży bohatera według Josepha Campbella. Także no postać jest bardzo, bardzo, bardzo interesująca i tej postaci ci Amerykanie tworzący właśnie Bajane włożyli w usta. Coś tak niesamowitego, że ja może jeszcze raz powtórzę. Się wie, gdzie się jest, bo się wie, gdzie się było. A jak się wie, gdzie się było i wie się wie, gdzie się jest, to można próbować wyznaczać drogę i zgadywać, jakie będą przyszłe zdarzenia. Na tym polega prognozowanie, o którym mówiliśmy wczoraj. Tak jest, tak jest. Maui nie potrzebował mapy. Mały nie potrzebował mapy, bo całe niebo było jedną wielką mapą. Można również powiedzieć, że niebo było dla niego, uważaj, 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 wizualizacją danych. Jeden obraz jest wart tysiąca słów, tak się mówi, nie? I to nie jest wcale wzięte z księżyca. Szczególnie kiedy firma Zalewana jest z danymi różnych typów, z bardzo, bardzo różnych źródeł. Dziś zresztą mamy problem z nadmiarem danych. My nie mamy problemu z danymi, że ich nie posiadamy. My posiadamy we, wszelki, we wszystkich dziedzinach zbyt dużo danych. Dlatego, dlatego taki sukces odnosi dzisiaj Big Data, tak? czyli praca na mm, wielkich zbiorach danych. Dlatego, że danych mamy zbyt wiele zewsząd, zewsząd. Brak danych nam chyba nie grozi w ogóle. I wizualizacja zdecydowanie przyspiesza, przyspiesza nam e, zrozumienie tych danych. Przy czym ja przypominam, że wszelkie mapowania, wszelkie graficzne przedstawienia są tylko uzupełnieniem analizy, która jest analizą słowną, treściową, opisem. Nie zastępuje, nie zastępuje, wspomaga, to tak. I ma pomóc w tym, że kiedy rozrysujemy sobie, zwizualizujemy sobie dane, zobaczymy często to, co nam po prostu umyka. Wszelkiego rodzaju powiązania, wszelkiego rodzaju zdarzenia. Coś, co normalnie przeoczylibyśmy przy natłoku tych danych i natłoku tych różnych słownych i jakościowych danych ilościowych również bo jak jest ich za dużo to też nic nie widzimy dopiero dopiero i kiedy potrafimy sobie to zwizualizować i wizualizacja pozwala analitykowi dość szybko zobaczyć i zrozumieć wszelkie wzorce, wszelkie relacje, dostrzec pojawiające się trendy te które normalnie pozostałyby niezauważone, te które we wszelkich Tabelach na przykład, tabelach, w, no chociażby w znanym chyba wszystkim Excelu, no, no widzimy kolumny, widzimy wiersze i nie widzimy nic, a co zupełnie co innego, kiedy nam się nagle pojawia to wszystko na diagramie zwizualizowanym. Czy są to słupki, czy są to wykresy kołowe, czy w końcu są to analiza sieci w specjalistycznych programach, tak? Używając wizualizacji, dane przedstawiane są w formie graficznej, jako właśnie wykres kołowy, jako sieć, jako. To są dane, to są dane. Analityk to zobaczy, ale odbiorca już niekoniecznie, aczkolwiek odbiorca powinien mu to zobaczyć, ale żeby odbiorca to zobaczył, on musi, musi mieć to wyjaśnione przez analityka. Wtedy zobaczy na 100%. Podam ci zresztą bardzo dobry przepis na wizualizację danych. To są takie dwa, może, może trzy yy, zasady. Po pierwsze, po pierwsze, wizualizacja. Wizualizacja musi yy, musi sprawić, że odbiorca będzie potrzebował dużo mniej czasu na to, żeby zrozumieć jakieś zjawisko. To jest pierwsza zasada. Druga. Wizualizacja musi być czytelna na pierwszy rzut oka. Odbiorca powinien bez trudu ją zrozumieć, kiedy na nią popatrzy. No niekoniecznie w pierwszej chwili, bo może będzie musiał coś przeanalizować, zobaczyć, porównać, ale musi to zobaczyć dość szybko. I po trzecie, ja już kiedyś o tym mówiłem, a może pisałem zupełnie w jakimś poście, no już nie pamiętam. W każdym razie, nie można zakłamywać. Nie można zakłamywać poprzez niewłaściwe eksponowanie danych, i niewłaściwe wykorzystywanie elementów graficznych. O co mi chodzi? To jest taka sytuacja, że na przykład pokazujemy tylko, jak mamy wykres słupkowy, pokazujemy tylko same końcówki słupków, nie pokazując od zera, tak, nie pokazując całości. No i wydaje się, że tam dzieje się coś tam straszne. Skala jest ogromna zmian. Podczas jak zobaczymy to na słupkach, to mówię zaraz, to przecież wszystko jest niemal równe. Takie manipulacje się dzieją. Tego należy unikać. Jeżeli my nie prowadzimy wojny informacyjnej, nie bierzemy w niej udziału, mówię o biznesowej wojnie, zresztą o biznesowej wojnie informacyjnej już niedługo sobie powiemy. Natomiast siebie nie możemy w żaden sposób okłamywać, oszukiwać. To jest po prostu głupie i prowadzi nas na manowce. Praktycznie wizualizację wykorzystujemy do analiz. A nie do tego, żeby miał y, produkt finalny odbiorcy. Y, to już mówiłem o tym, że, że treść. Ja to powtórzę i będę powtarzał, po prostu, żeby zapamiętać. Nie wolno zastępować wizualizacją całej analizy. To jest dobre dla analityka, nie jest to dobre dla odbiorcy. Dobre jest to wtedy, kiedy odbiorca dostaje to razem z treścią. Y, do czego wykorzystujemy praktycznie wizualizację? Do analiz. Do analiz i do mapowania, mapowania strategii biznesowej, mapowania konkurencji, mapowania rynków. Do tego wykorzystujemy wizualizację. Mapowanie strategii biznesowej, właśnie mapowanie strategii biznesowej to jest taka metoda, gdzie lokalizujemy i identyfikujemy potencjalne szanse biznesowe. Te szanse, które mogą zapewnić lepsze, większe, wyższe zyski w firmie. Mapa strategii to jest taki schemat, w zasadzie schemat. On, ten schemat graficznie opisuje to, jak organizacja tworzy wartość poprzez połączenie celów strategicznych w relacje przyczynowo-skutkowe. No, tak to można. Po prostu my musimy mieć logiczny ciąg. Jeśli jeśli hmm, pokażemy, co, jakie elementy tworzą wartość, elementy ze strategii tworzą wartość, jaki jest właśnie ciąg przyczynowo-skutkowy, co się dzieje, dlaczego, co z czego wynika, i to mamy na wizualizacji, to mamy na grafie, no to wtedy wszystko pięknie widać, mamy pięknie stworzoną mapę. Oczywiście nie chodzi o to, żeby mapa była pięknie stworzona. Chodzi o to, to jest to jest cel drugorzędny. Chodzi o to. Żeby mapa prowadziła nas, żeby to była mapa taka jak mapa skarbów, tak? Piracka. <laughs> Przepraszam za te porównania, ale możemy mieć cudowną mapę taką kartograficzną, a możemy mieć piracką. I to ta piracka nas doprowadzi do skarbu. A ona nie jest stworzona, nie wiem, jak cudownie według zasad kartograficznych. To właśnie o to chodzi, żebyśmy robili takie mapy, które są dla nas praktyczne, praktyczne. Mapowanie strategii. Ono właściwie wyewoluowało od koncepcji zrównoważonej karty wyników. Myślę, że sobie jeszcze również o niej powiemy w, w ramach czerwonych infografik. A nawet jeśli nie, to kiedyś opowiem, bo to jest świetna, fantastyczna koncepcja zarządzania strategicznego, zrównoważona karta wyników. I doprowadziło to do opracowania wielu różnych, wielu różnych metod pomagających przełożyć strategię. I wizję firmy, ale strategia wynika z firmy. Strategia wynika z tej wizji. Więc przełożenie strategii na wymierny zestaw, i teraz uważaj, kluczowych wskaźników efektywności. O nich już mówiłem. O nich już mówiłem. Kluczowych wskaźników efektywności. I teraz, zgodnie z modelem mapowania strategii biznesowej, firma powinna poświęcić naprawdę sporo czasu. Na konceptualizację, konceptualizację oraz tworzenie i przekształcanie mapy strategii w konkretną, wizualną formę. Taką formę, która jest zrozumiała. A kiedy ona będzie zrozumiała? Kiedy przetłumaczymy tą strategiczną mapę na język operacyjny, na język, który zrozumieją pracownicy naszej firmy. To jest bardzo istotne, żeby wszyscy w firmie, mogli łatwo zrozumieć. Jeśli chodzi o mapowanie konkurencji o mapowanie rynków, to ukazujemy to, co normalnie jest niewidzialne w tym przypadku rynek i konkurencje. Ja może odskoczę teraz trochę od, od, od mapowania rynku i konkurencji i opowiem o mapowaniu sieci społecznych. One są również niewidoczne, ale w momencie, kiedy ja pamiętam, pierwszy raz zobaczyłem sieci społeczne, czyli powiązania pomiędzy osobami różnymi i od tych osób było cała masa różnych. Każda z tych osób miała całą, powiedzmy, 150 osób, tak? Każdy człowiek ma 150, 200 osób, które zna mniej więcej lepiej, gorzej. I to wygląda jak, wiecie, jak wygląda dmuchawiec? Taki? To właśnie tak wygląda. I teraz pełno takich połączonych nagle stworzyło jakieś przestrzenne ciało. To było nieprawdopodobne dla mnie, bo ja zobaczyłem nagle, że to jest żywa istota. Sieci społeczne, społeczeństwo, w, w rozpatrywana akurat grupa dana. Ona jest czymś żywym, społecznym. Tego normalnie nie widać. A właśnie mapowanie, właśnie wizualizacja pozwala zobaczyć to, co jest niewidzialne. I to jest właśnie w przypadku rynków, w przypadku konkurencji, w przypadku strategii, choć strategia jest już w pewien sposób dostrzegalna poprzez Czynności, działania, które realizujemy na poziomie operacyjnym. To potrafi być już widoczne. A jeśli chodzi o zmapowanie rynków, zmapowanie konkurencji, to trzeba po prostu zobaczyć, i to nam daje mapowanie. No cóż, nowe czasy, nowe rozwiązania, choć wcale nie takie nowe. Ludzie posługiwali się obrazkami zanim zaczęli pisać, tak? Niemniej jednak, sposób mapowania, metody naukowe, współczesne. To już są zupełnie, zupełnie nowe rozwiązania. No to chyba brzmi sensownie, prawda? Myślę, że tak. I co najważniejsze, tego można się nauczyć. To nie jest żadna sztuka zakazana. To jest proste. Jak wie się, jak się to robi. Jak się wie, gdzie się jest, bo się wie, gdzie się było. Prawda jest taka, że tego się można nauczyć, tego uczę na kursach. Te, to będzie podstawy mapowania, będą na kursie podstaw wywiadu, bezpieczeństwa biznesu CSI, Corporate Security Intelligence CCSIF, na który bardzo serdecznie zapraszam Ciebie, Twoich analityków, Twoich pracowników. Bardzo serdecznie zapraszam. Już niedługo, niedługo webinar, na którym się spotykamy. A dzisiaj życzę Ci świetnego dnia. Słonecznego u mnie najprawdopodobniej właśnie taki będzie. I co jeszcze? Trzymajmy się, nie dawajmy, to w końcu czwartek już. Piotr Herman, szpiegul.pl. Cześć!